Figury tajemnicy niepokalanego poczęcia. Widziałam kraj cały wysuszony i pozbawiony wody, a Eliasza z dwoma sługami na górę Karmel wstępującego. Z początku po wysokim grzbiecie, potem schodami skalistymi na taras i znowu takimi stopniami na płaszczyznę, na której znajdował się pagórek zawierający jaskinię, do której Eliasz wstąpił. Sługi swe zostawił na brzegu płaszczyzny, tak więc mogli patrzeć na jezioro galilejskie, wysuszone i pełne jarów, bagien i rozkładających się zwierząt. Eliasz przysiadłszy, zwiesił głowę do kolan i zasłoniwszy się, modlił się gorąco do Boga. Siedem razy zawołał na sługę, czy nie widzi małej chmurki występującej z jeziora. Wreszcie w środku jeziora widziałam biały wir, z którego czarna chmurka, a w niej mała jaśniejąca figura unosiła się, a wznosząc się w górę rozszerzała się. Gdy się chmura podnosiła, Eliasz ujrzał w niej lśniącą postać dziewicy. Głowa jej była otoczona promieniami, ramiona na krzyż wzniesione. Jedna ręka trzymała wieniec zwycięstwa, a długa szata była jakby związana pod nogami. Zdawało się, jakby rozciągała się nad Palestyną. Eliasz rozpoznał w tym widzeniu cztery tajemnice dotyczące świętej dziewicy, kiedy się narodzi i z którego pokolenia przyjdzie. Widział też na jednym brzegu jeziora niskie, szerokie, na drugim bardzo wysokie drzewo, wierzchołkiem w owo niższe wstępujące. Widziałam też, jak ta chmura, rozdzieliwszy się, w pewnych świętych okolicach, gdzie mieszkali bogobojni, pobożni ludzie, spuszczała się w postaci białych wirów, które otrzymywały brzegi koloru tęczy i w środku których ich błogosławieństwo jakby w perłę w muszli się łączyło. Wyjaśniono mi, że to jest symbol i prawdziwy obraz, jak z tych punktów błogosławieństwa wyjdzie przygotowanie do pojawienia się świętej dziewicy. Eliasz rozszerzył zaraz potem jaskinię, w której się modlił. Zaprowadził też większy porządek wśród dzieci proroków, z których odtąd niektóre z nich zawsze w tej jaskini o przyjście Maryi błagały i jak naprzód oddawały cześć. Eliasz wywołał swą modlitwą chmury i kierował nimi według wewnętrznych wyobrażeń. Inaczej może powstałaby z nich wszystko niszcząca ulewa. Widziałam chmury najpierw rosę zsyłające. Zniżały się w białych płaszczyznach, tworzyły wiry, miały brzegi koloru tęczy, a wreszcie opadały na ziemię w postaci kropli. Poznałam też związek z manną na pustyni, która rano okruchami i gęsto niby skóry na ziemi leżała, tak, że ją było można zwijać. Widziałam rosiste wiry ciągnące się wzdłuż Jordanu i nie wszędzie się spuszczające, lecz tylko tu i ówdzie, jak w Salim, gdzie Jan później chrzcił, i na miejscu, gdzie się znajdował staw, w którym chrzcił. Pytałam, co te kolorowe brzegi znaczą i dano mi objaśnienie o muszli w morzu, która również ma tak pstro lśniące obwódki, a wystawiając się na słońce, przyjmuje światło i z kolorów oczyszcza, aż wreszcie powstaje w środku biała, czysta perła. Nie umiem tego lepiej wytłumaczyć, lecz mi pokazano, że ta rosa i deszcz następujący po niej
więcej oznaczają aniżeli to, co zwykle pod orzeźwieniem ziemi rozumiemy. Otrzymałam jasne zrozumienie, że bez tej rosy opóźniłoby się przyjście Maryi o jakieś 100 lat, ponieważ wskutek przebłagania i błogosławieństwa ziemi pokolenia żywiące się owocami ziemi również wzruszone i ulepszone zostały, a ciało otrzymując błogosławieństwo pod względem rozmnażania znowu się ulepszyło. Do Maryi i Jezusa odnosił się obraz muszli z perłą. Widziałam oprócz suszy ziemi także wielką oschłość i niepłodność ludzi, a także promienie rosy zapładniającej od rodzaju do rodzaju, aż do istoty Maryi. Nie umiem tego opisać. Nieraz na takim kolorowym brzegu leżała jedna lub więcej pereł, a na nich jakby postać ludzka, wyziewająca ducha, co znowu z innymi razem wyrastało. Widziałam też, że wskutek wielkiego miłosierdzia Bożego oznajmiono wtedy pobożniejszym poganom, że z dziewicy pochodzącej z Judei ma się narodzić Mesjasz. Stało się to w Chaldei wśród tych, którzy gwiazdom cześć oddawali przez pojawienie się obrazów pewnej gwieździe lub na niebie, o czym prorokowali. Także w Egipcie widziałam ogłoszoną tę wiadomość o zbawieniu. Eliasz otrzymał rozkaz od Boga, by z trzech miejsc, z północy, wschodu i południa, kilka rozrzuconych dobrych rodzin do Judei powołał. Eliasz wybrał trzech uczniów, proroków, których wskutek wyproszonego od Boga znaku za najzdatniejszych uznał. Potrzebował ludzi godnych zaufania. Było to bowiem dalekie i bardzo niebezpieczne przedsięwzięcie. Jeden poszedł na północ, drugi na wschód, a trzeci na południe. Jednego droga zawiodła do Egiptu, gdzie dla Izraelitów było bardzo niebezpiecznie. Widziałam go na drogach, którymi święta rodzina uciekała, a także przy Heliopolis. Na wielkiej równinie przybył przed bałwochwalnicę, licznymi budynkami otoczoną, gdzie żywemu bykowi cześć oddawano. Także wizerunek byka i inne bożyszcza w niej się znajdowały. Bożkowi temu składano w ofierze oszpecone dzieci. Gdy prorok przechodził, pojmali go i przed kapłanów zaprowadzili. Na szczęście byli niezmiernie ciekawi, inaczej by go może zgładzili. Wypytywali go, skąd jest, a on im powiedział, że dziewica się narodzi, z której wyjdzie zbawienie świata i że wtedy wszystkie ich bożyszcza się skruszą. Podziwiali jego słowa. Doznali pewnego wzruszenia i znowu go puścili. Potem, naradziwszy się, zrobili wizerunek dziewicy, który przymocowali po środku, co koło bałwochwalnicy, w unoszącej się postawie. Jej głowa była w połowie głową dziewicy, w połowie głową lwa, jak u wielu znajdujących się tam bożków. Ramiona w górnej części były przyciągnięte do ciała za przedramiona, jakby odpychając coś rozpostartego. Przy górnych i dolnych częściach ramion było upierzenie w formie promieni o dwóch przez siebie przechodzących grzebieniach z piór. Podobne upierzenie prowadziło pod bokami i środkiem ciała aż do nóżek. Wizerunkowi temu oddawali cześć i składali mu ofiary, by nie skruszył bożka Apisa ani innych. Zresztą pozostali we wszystkich swych haniebnych uczynkach, tylko że odtąd w wizerunku dziewicy zawsze wzywali,
który utworzyli według rozmaitych znaczeń w opowiadaniu proroka. Widziałam też wiele z historii Tobiasza i z małżeństwa młodego Tobiasza z Sarą. Widziałam też, że była ona figurą świętej Anny. Stary Tobiasz wyobrażał pobożny ród Żydów, z nadzieją oczekujący Mesjasza. Jego utrata wzroku oznaczała, że nie otrzyma więcej żadnych dzieci i że tylko rozmyślaniu i modlitwie ma się oddawać. Jego kłótliwa żona była obrazem udręczeń i czczych form faryzejskich nauczycieli prawa. Jaskółka była zwiastunką wiosny i bliskiego zbawienia. Ślepota w ogóle oznaczała wierne i ciemne oczekiwanie i pragnienie zbawienia, także niepewność, skąd to zbawienie przyjdzie. Prawdę powiedział anioł, mówiąc, że jest Azariaszem, synem Ananiasza, albowiem te słowa znaczą mniej więcej pomoc Pana z Pana chmury. Anioł stał na straży rodzajów, zachowania i kierowania błogosławieństwem, aż do poczęcia świętej dziewicy. W równoczesnej modlitwie starego Tobiasza i Sary, którą przez aniołów przed tron Boga zaniesioną i wysłuchaną widziałam, poznałam błaganie pobożnych wśród Izraela i córki Syjonu o przyjście zbawienia, a także równoczesne błaganie Joachima i Anny o dziecię obiecane. Ślepota i swarzenie się żony Tobiasza oznaczało znowu pogardę Joachima i odrzucenie jego ofiary. Owych 7 zamordowanych mężów Sary wyobraża tych pomiędzy potomkami świętej dziewicy, którzy przyjściu Maryi i zbawieniu się sprzeciwiali, a także konkurentów Anny przed Joachimem, którym odmówić musiała. Lżenie służebnicy Sary odnosiło się do lżenia pogan, niewiernych i bezbożnych Żydów, że Mesjasz jeszcze nie przychodzi, przez co pobożni, a także i oni, do modlitwy pobudzeni zostali i jest obrazem lżenia, jakiego Anna od swej służebnicy doznała, po czym zawstydzona tak serdecznie się modliła i została wysłuchana. Ryba, chcąca połknąć Tobiasza, wskazuje na długotrwałą niepłodność Anny, zaś wykrajanie serca, wątroby i żółci oznacza dobre uczynki i umartwienia. Kózka, którą żona Tobiasza jako zapłatę za pracę do domu przyniosła, rzeczywiście była skradziona. Otrzymała ją od ludzi za niewielkie pieniądze. Tobiasz znał tych ludzi. Wiedział też o tym i dlatego ubliżono mu. Miało to też znaczenie w stosunku do pogardy, jaką znosili pobożni Żydzi i Jeseńczycy od faryzeuszy i czczych na formy tylko zważających Żydów, czego już dobrze nie pamiętam. Żółć, wskutek której użycia niewidomy Tobiasz przejrzał, oznacza gorycz i cierpienie, przez które Żydzi wybrani doszli do poznania zbawienia i do swego zbawieniu współudziału i do swego w zbawieniu współudziału, a także światło przenikające ciemności jako skutek bolesnej męki Pana naszego Jezusa Chrystusa od Jego narodzenia.